Naszkicuj wykres funkcji f od x równa się moduł z x plus 2 do kwadratu minus 3. Zaczniemy od naszkicowania najbardziej wewnętrznej funkcji, czyli x do kwadratu. Czyli pierwsza nasza funkcja to jest y równa się x kwadrat. Aby naszkicować wykres takiej funkcji, zrobimy sobie tabelkę. Proponuję od minus 2 do 2, czyli minus 2 do kwadratu to jest 4, minus 1 do kwadratu 1, 0 do kwadratu 0, 1 do kwadratu 1 i 2 do kwadratu 4. Nanosimy punkty na nasz wykres, czyli mamy minus 2 i 4, minus 1, 1, 0, 0, 1, 1 i 2, 4. Wiemy, że wykresem funkcji y równa się x kwadrat jest parabola, czyli szkicujemy parabolę przechodzącą przez nasze punkty. Następnie funkcję y równa się x kwadrat będziemy przesuwać o odpowiedni wektor, czyli drugą funkcję, którą narysujemy, to będzie funkcja ta wewnętrzna, czyli y równa się x plus 2 do kwadratu minus 3. Zwróćmy uwagę, że tu był sam x w kwadracie, teraz mamy wyrażenie x plus 2 do kwadratu. Jeżeli zamiast x mamy wyrażenie x plus 2, to jest zawsze przesunięcie lewo-prawo. I teraz tak, jeżeli tutaj w tym nawiasie jest plus, to przesuwamy w lewo, jeżeli jest minus, przesuwamy w prawo. W naszym wypadku będziemy przesuwać wykres funkcji y równa się x kwadrat o dwie jednostki w lewo. Do całej funkcji, czyli do całego x kwadrat, tym razem u nas x plus 2 do kwadratu, jest dopisana minus trójka. Jeżeli do wartości funkcji jest dopisana jakaś liczba, to jest przesunięcie góra-dół. I tu już normalnie, jeżeli minus to w dół, jeżeli plus to do góry. Czyli to oznacza, że przesuwamy o 3 jednostki w dół. Każdy z punktów z naszej tabelki przesuwamy jednocześnie o 2 jednostki w lewo i jednocześnie o 3 jednostki w dół. Czyli mam ten punkt o 2 w lewo i 3 w dół. Ten punkt o 2 w lewo i 3 w dół. Ten o 2 w lewo i 3 w dół. I pozostałe punkty również. I szkicujemy naszą parabolę. Pozostała nam już do naszkicowania nasza ostateczna funkcja. Widzimy, że w module, czyli w wartości bezwzględnej, znajduje się cała funkcja druga, czyli cała czerwona. Co robi moduł? Moduł dla liczb dodatnich, czyli dla wartości dodatnich, pozostawia je wykres bez zmian. Czyli tam, gdzie dla tych fragmentów, gdzie wykres funkcji znajduje się nad osią x, czyli tam, gdzie wartości są dodatnie, wykres nie zmienia się. Czyli te fragmenty wykresu możemy kolorem czerwonym zamalować. Natomiast tam, gdzie wartości funkcji są ujemne, moduł zamienia je na wartości dodatnie. Czyli fragment wykresu, który znajduje się pod osią x, należy odbić na stronę dodatnią. Czyli teraz dla argumentu minus 2 wartość wynosiła minus 3, teraz będzie wynosiła 3. Czyli cały ten fragment przenosimy na stronę dodatnią. Możemy jeszcze tylko wydłużyć ramiona tej paraboli. Czarny wykres jest wykresem naszej funkcji f od x.